Witam serdecznie, Iwona Erikson z tej strony. Opowiem Wam teraz, jak się zakłada konto na Facebooku. Ten film jest tylko dla tych, którzy tego konta jeszcze nie mają, którzy chcieliby mieć, a nie wiedzą dokładnie, jak je założyć. Więc idziemy sobie na stronę facebook.com. Tak, wtedy trafiamy na taką stronę. Tutaj u góry jest dla tych, którzy mają już konto na Facebooku i mogą się zalogować. Jeśli wyskoczy Wam po angielsku albo w jakimś innym języku, tutaj sobie możecie kliknąć, na dole są różne języki. Możecie sobie kliknąć i wybrać język polski. I teraz tutaj jest okienko rejestracji. Wpisujemy sobie imię, powiedzmy Anna Kowalska. Ja tutaj wpisuję dane wymyślone, dlatego że ja już mam konto na Facebooku i nie można mieć dwóch kont, nie można duplikować takiego konta i ja po prostu tylko w tej chwili wpisuję wymyślone dane, żeby pokazać Wam, jak to konto się tworzy. To będzie konto fikcyjne, a ja potem to konto na Facebooku po prostu zlikwiduję. Wprowadź adres e-mail. Ja sobie tutaj wprowadzę taki adres, który mam po to, żeby stworzyć to konto. Go sprawdzę, czy on jest dobrze wpisany, dlatego że ja go nie używam często. Tutaj trzeba jeszcze raz więc wpisać, więc ja skopiowałam i wpisałam. Hasło sobie z jakieś wynajdujemy. Wybieramy płeć kobieta w tym przypadku, datę urodzenia. Ja sobie biorę pierwszą, lepszą i rok trochę dalej, dlatego że trzeba mieć ileś tam lat, 11, 12 czy 14, żeby to konto mieć. Tutaj sobie przeczytajcie regulamin, kliknijcie na te wszystkie linki z różnymi zasadami, żeby wiedzieć, w co wchodzicie, żeby nie było potem żadnych niespodzianek. Zazwyczaj nie ma żadnych dziwnych rzeczy w tych zasadach, ale lepiej dla świętego spokoju sobie przeczytać. Ja zawsze czytam, chociaż tak trochę powierzchownie, ale zazwyczaj chcę się zawsze zorientować, w co wchodzę. Klikamy rejestracja, to się rejestrujemy. Proszę bardzo i wchodzimy teraz tutaj. Szukaj znajomych, krok pierwszy. Czy Twoi znajomi są już na Facebooku? Wybierając sobie sposób szukania znajomych, na przykład przez Hotmail albo Live Messenger albo inna usługa mailowa, można sobie znaleźć od razu znajomych na Facebooku, w zależności od tego, jakie adresy ma się w skrzynce. Ale my sobie pomijamy ten krok można zrobić później, Wy możecie zrobić to. Facebook pyta się jeszcze raz, klikamy pomiń. Krok drugi, informacje profilowe. Do jakiej szkoły się chodziło, na jaki uniwersytet, gdzie się pracuje, można to wypełnić, nie trzeba podawać wszystkich swoich danych. Ja tego nie wypełniam w tej chwili. Idziemy dalej. Zapisz i kontynuuj. Krok trzeci, zdjęcie profilowe. Ustaw swoje zdjęcie profilowe. Dodaj zdjęcie z komputera albo można zrób zdjęcie za pomocą kamery internetowej. Oczywiście to też można pominąć w tej chwili, potem sobie dodać zdjęcie, ale zdjęcie dobrze jest mieć, więc klikamy dodaj zdjęcie. Wybieramy sobie jakieś zdjęcie, które mamy, powiedzmy, takie tutaj piękne i trwa dodawanie zdjęcia. To pewnie potrwa chwilkę, dlatego że te zdjęcia dzisiaj, które się robi komórką czy aparatem cyfrowym, są zazwyczaj duże. Proszę bardzo, dodało się.
Najlepiej mieć zdjęcie swoje własne, ale ja w tej chwili wziąłam pierwszy lepszy, już nie szukałam. Poza tym jest to konto fikcyjne, które potem wyrzucę, więc wziąłam pierwsze lepsze zdjęcie, zapisz i kontynuuj. Proszę bardzo, i to jest nasza strona. To jest strona taka tytułowa, tak zwana ściana, gdzie jak tutaj klikniemy, strona główna, gdzie możemy sobie wpisać, o czym teraz myślisz, o zakładaniu konta. Co robisz? Robię film. Tu po prostu można sobie pisać, co się robi i co się myśli, pozdrowić swoich znajomych na Facebooku i publikować. Tak, tutaj też można wtedy zadecydować, czy to ma być publiczne, czy wszyscy mają to widzieć, czy mają to widzieć znajomi, czy tylko ja, czy rodzina, czy sobie zrobić różne listy znajomych, w zależności od tego, jakie zainteresowania mają znajomi. I wtedy tutaj wyskakuje to, co napisaliśmy, a poza tym wyskakują też inne dane, te, które znajomi nasi mają. To, co nasi znajomi wpisują na Facebooku. W tej chwili Anna Kowalska nie ma żadnych znajomych, dlatego tutaj jest strasznie pusto. W innym przypadku to po prostu dzieje się bardzo dużo. Jeśli macie jednego znajomego, to widzicie tylko swoje wpisy i tego jednego znajomego. Jeśli macie 50 znajomych, to widzicie wpisy tych 50 znajomych, 100 i 1000 i tak dalej. Oczywiście to też zależy, jak aktywni są wasi znajomi. Tutaj ten trójkącik mały, to tutaj są ustawienia konta, ustawienia prywatności. Wejdźcie sobie w to, klikajcie na wszystkie linki, bo tu są różne bezpieczeństwa, powiadomienia. Także sobie zedytujcie to wszystko, jak chcecie, jaki język, czy ewentualnie zmienicie hasło, bezpieczeństwo, logowania i tak dalej. Sobie po prostu popatrzcie na to, pozmieniajcie, żebyście byli świadomi, kto widzi wasze wpisy, żeby nie widział ten. Po prostu kto nie ma widzieć. Tutaj, jeśli klikniemy na to, to jest nasza strona. Anna Kowalska, to jest nasze edytuj zdjęcie profilowe. Tutaj dodajemy zdjęcie w tle. Sobie jakieś wybierz, możemy wybrać ze zdjęć, jeśli mamy, albo dodać zdjęcie z komputera na przykład. Powiedzmy, bierzemy to zdjęcie. Zdjęcie może być jakie tylko chcemy. Możemy sobie załadować i jak ono już nam się załaduje tutaj, to wtedy możemy je troszeczkę ustawić, żeby to ładnie wyglądało. Proszę bardzo, możemy sobie trzymać myszką i tak sobie pociągnąć, jak chcemy, żeby to zdjęcie było. Zapisz zmiany. I wtedy możemy tu jest mieć jakieś zdjęcie w tle, a tutaj nasze zdjęcie. Tutaj mamy informacje, które możemy sobie uzupełnić. Dodaj pracę, dodaj szkołę, dodaj aktualne miejsce zamieszkania i tak dalej. Dodaj język, poglądy religijne. Nie trzeba tego wszystkiego wpisywać. Wy po prostu sobie wpisujecie tylko to, co uważacie, że wy chcecie widzieć i chcecie poinformować innych o tym. I to by było na tyle. Resztę po prostu musicie pokombinować, poklikać sobie sami. Konto już jest i życzę przyjemnej zabawy na Facebooku. Do usłyszenia.